Piotr Siema, gramy w 10-10. No i jesteśmy w menu głównym. Tak wygląda całe menu. I tu można sobie zmienić kolor. Tu nawet są do kupienia jakieś tam kolory, motywy. Jest jeszcze czarny i soft. Ja sobie wezmę soft. No i chodzi to o to, żeby po prostu układać klocki. Tak, żeby się, o, żeby w jednej linii się ułożyły i one potem same, tak jakby, jak to powiedzieć, znikają, jakby. No co, jakby. Dobrze powiedziałem. Tak. No. Postaram się jak najszybciej to wam przedstawić. Takie jest moje. Taki mam zamiar. No, zagramy sobie tu jedną tą partyjkę, czy tam nie wiem, na mile. Nie wiem, jedną. Nie będę przedłużał tak bardzo. No i. Jolo ideolo. No i co? Po prostu to jest gra, w którym trzeba każdy swój ruch przemyśleć. Czasami bardziej, czasami mniej dokładnie. No i gra uczy po prostu planowania. Także myślę, że jest spoko, warto polecenia. Dawno nie było mobilnego grania, no także właśnie nagrywam. I tak w skrócie tą gierkę wam opiszę. Opisuję, nie opiszę. Bo jestem w trakcie. No i kurczę, właśnie chyba przegrałem, bo kończy mi się miejsce do ustawienia tego. No, właśnie przegrałem. Teraz szybko sobie na nocnym wyjmiemy, no i może coś teraz zdziałamy więcej. Zachęcam właśnie do ściągnięcia jej. Nie zapłacili mi za reklamę. Za żadną grę mi nie płacą, niestety. No, było fajnie. Ale nie płacą mi, bo nie. Bo nawet się o to nie upominam. Także taka to historia. No właśnie, czasami lepiej, czasami gorzej tu idzie mi. No i myślę, że w skrócie wam ją opisałem. Co ja będę wam tu tłumaczył więcej? Po prostu ją ściągnijcie, obczajcie sobie ją. Jeśli wam się spodoba film oraz gra, to zostawcie łapkę, napiszcie w komentarzu, na przykład napiszcie w komentarzu wasz rekord, jeśli ją ściągniecie. No, także no. Dawno nie było w ogóle mobilnego grania, więc też jest to powód nagrywania go przeze mnie. No, po prostu znalazłem tą gierkę, bo zobaczyłem u siostry, no i sobie ściągnąłem. No i także chciałem wam ją pokazać. Pokazałem mniej więcej ją. No i właśnie taka ta historia. No, ja was żegnam. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę. No i do następnego razu. Cześć.